Od dzisiaj Indyjski Bank Centralny rozpocznie sprzedaż hurtową CBDC. W ciągu miesiąca rozpocznie się pilotaż wersji detalicznej. Indyjski Bank Centralny wprowadza pilotażową cyfrową walutę Banku Centralnego CBDC 1 listopada. Wersja detaliczna rozpocznie się w przeciągu miesiąca. W oświadczeniu Bank Rezerw Indie RBI stwierdził, że przypadkiem użycia hurtowej rupi cyfrowej jest rozliczenie transakcji na rynku wtórnym rządowych papierów wartościowych, ponieważ obniży to koszty transakcji. Giełda Coinbase wspiera Ripple przeciwko sprawie z SEC. Giełda kryptowalut Coinbase zwróciła się do sądu federalnego o zezwolenie na złożenie opinii przyjaciela sądu w toczącym się procesie sądowym między Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd SEC a Ripple Labs. W ostatnim artykule Forbisa możemy przeczytać Eksperci prawa kryptowalut sugerują, że SEC prawdopodobnie straci kluczową sprawę i zdekredytuje test Howey. W artykule czytamy: W miarę jak proces kryptowalutowy stulecia zbliża się do końca w sądzie federalnym na Manhattanie, pojawia się coraz większe oznaki, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SEC stoi w obliczu bolesnej porażki z Ripple Labs. Werdykt może drastycznie ograniczyć uprawnienia SEC do regulowania kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Jeśli tak to się skończy, od samego początku będzie to katastrofa z własnej winy. Pierwszy pełny tydzień pod przewodnictwem nowo wybranego premiera UK Rishi Sunaka był ważnym punktem zwrotnym dla regulacji kryptowalut Wielkiej Brytanii. Ustawa o usługach i rynkach finansowych, opublikowana 25 października, ma na celu wzmocnienie pozycji Wielkiej Brytanii jako światowego lidera usług finansowych, ale co ważniejsze, zawiera ona kilka nowych definicji produktów kryptowalut. Ustawa przenosi stablecoiny z kategorii aktywów kryptowalutowych do cyfrowych aktywów rozliczeniowych DSA nowej kategorii charakteryzującej się potencjałem przekształcenia się w powszechny środek płatniczy